powraca pan do sejmowych ław po 4 latach. Dużo się zmieniło w Sejmie przez ten czas? Na pewno spojrzenie na działalność Sejmu po 4 latach jest zupełnie inne. Jest taki dystans. Człowiek, który był, a później 4 lata go nie było w Sejmie, no ma zupełnie inne wrażenie o pracy, no, ale na pewno dzisiaj ten początek bardzo miły, ślubowanie. Korytarze na pewno się nie zmieniły, a to też jest ważne, żeby znajomość tych korytarzy była opanowana. Jest dobra atmosfera, Lewica wróciła do Sejmu, jest to niewątpliwie sukces. Posłowie opozycji skarżą się na to, że nie ma porządku obrad, że wygląda to wszystko chaotycznie. Jak wygląda to z pana perspektywy? Sam jestem zdumiony, że dzisiaj na pierwszym posiedzeniu nie wiemy jeszcze, czy będzie jednodniowe posiedzenie, czy będzie przerwa i kolejne posiedzenie. To troszeczkę jest, można powiedzieć, delikatnie niepoważne, no, bo powinno być to rozplanowane i przedstawione już przed pierwszym posiedzeniem, a jest tylko wielka niewiadoma. Zobaczymy, co się wydarzy. Jest pan przygotowany na to, że będzie trzeba dłużej zostać w Warszawie na tym posiedzeniu? No, praktycznie jestem. No, mam zapasowe koszule i ubrania, więc to jest to, co potrzebne ze strony, że tak powiem, ubrań jest. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej było bardzo koncyliacyjne. Pokazywało ten kierunek pracy Sejmu, wskazywało na spór, żeby był spór, ale w granicach rozsądku, żeby słowa były też kontrolowane, żeby nikogo nie obrażać, żeby nie było pogardy, żeby nie było inwektyw. Bardzo dobre, moim zdaniem, przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast w kontrze do tego prezydenta, można powiedzieć, było wystąpienie marszałka seniora, który mówił o miłości, ale wskazywał również ideologiczne kwestie, wskazywał te problemy, które dzisiaj mogą być przedmiotem ostrego sporu ideologicznego. I ten kierunek zaprzeczał jakby wystąpieniu prezydenta, więc to było z jednej strony wystąpienie koncyliacyjne, a z drugiej takie, można powiedzieć, radykalne, jak pan prezydent powiedział.